Halo, halo. W tym filmie chciałbym Wam pokazać e, wykorzystanie naszej aplikacji Lofi Blocks do nauki kodowania poprzez e, rysowanie. E, jak wejdziecie na naszą aplikację w wersji online, po, która jest pod adresem www.lofiblocks.com mana na koduj, to uruchomi Wam się wersja przeglądarkowa, która względem tego, co jest na urządzeniach mobilnych, na smartfonach i na tabletach, jest rozszerzona o nowe funkcje, m.in. właśnie kategorie rysowanie. I jak zerkniecie tutaj też na menu z prawej strony, to pojawia się tutaj nowa ikonka, taki pędzel, który otwiera nam pole, pole do rysowania, w którym się właśnie wyświetlają efekty tego programu, który, sobie, który tutaj jest ułożony z bloszków w tym polu roboczym. W tym filmie chciałem wam pokazać, omówić po kolei działanie wszystkich tych podstawowych instrukcji. No, i żeby to zrobić, weźmy sobie nowy przykład i prześledźmy po kolei te blaszki z tej kategorii. Pierwszy z nich to jest nowa pętla: pętla Rysuj, która działa niezależnie od pętli powtarzaj, tej głównej, którą, było, którą wykorzystywaliśmy do sterowania robotem. I w niej będziemy umieszczać wszystkie instrukcje dotyczące rysowania. Także jak teraz uruchomię ten program, widzicie, że nasze pole rysowania się wyczyściło, bo w pętli rysu nie ma żadnych instrukcji. Jak teraz wezmę na przykład bloczek dotyczący rysowania prostokąta, cyk, to jeszcze nic mi się nie zadziało, ale omówmy może że dlaczego. Ten prostokąt ma cztery zmienne: x, y, szerokość, wysokość. x, y to są współrzędne górnego, lewego rogu prostokąta i wszystkie, tak jak wszystkie parametry w Lofi Blocks tak samo też przy rysowaniu. wszystkie parametry są w zakresie od 0 do 100 czyli nasze pole do rysowania jest kwadratem i ma szerokość 100 na 100 pikseli szerokość i wysokość 100 pikseli czyli lewy górny róg ma współrzędne 0 x0 y0 a prawy dolny róg ma współrzędne x100 y100 Czyli teraz, jak uruchomimy instrukcję, narysuj prostokąt w początku w punkcie x0, y0 i szerokości 0,0 0 to oczywiście nic nam się nie narysuje, ale jeśli teraz zmienię tylko szerokość na przykład na 30 i wysokość na 30, to widzicie, że y, mamy tutaj narysowany właśnie prostokąt, który się zaczyna w punkcie 0,0 0, x0, y0 i y, kończy w punkcie 30, 30. Jeśli zwiększę na przykład wysokość na 60, to nasz prostokąt ma teraz, a, zaczyna się w punkcie 0,0 tak samo i jest, jest rysowany do punktu X 30, Y 60. Hmm. Dobra, a jak tutaj zmienię na przykład tą współrzędną na X 20, Y 20, szerokość 30, wysokość też 30 i odświeżę sobie nasz kod, to widzicie, że teraz prostokąt się zaczyna w punkcie 30 i 30 mniej więcej. A kończy w punkcie 30 plus 20, czyli 50 i Y też 50, czyli na środku tego pola do rysowania. Dobra, kolejny bloczek to jest wypełnienie: wypełnienie, które, które opisujemy przy pomocy czterech zmiennych RGBA i to jest sposób zapisywania kolorów na komputerze. Generalnie rysujemy przy pomocy kodu, więc wszystkie parametry będziemy opisywać przy pomocy cyferek. Jest tutaj sporo takich nowych, nowych pojęć, które będziemy musieli poznać, czyli już w pierwsze to są właśnie współrzędne x, y i potem kolory red, czyli czerwony, green, czyli zielony, blue to niebieski, a alfa oznacza przezroczystość. Czyli w tym momencie 0, 0, 0, czerwony 0, zielony 0, niebieski 0, a przezroczystość 100, czyli pełna, to określa nam kolor czarny, jeśli na przykład tutaj zmienię red na 100, to wypełnienie tego prostokąta, widzicie, zmieniło się na czerwony. Jeśli dodam jeszcze do niego niebieskiego, 100, to prostokąt stał się fioletowy, a jeśli dodam zielony ustawię na maksymalną wartość, to prostokąt nam zniknął, dlatego, bo zrobił się biały. Bo w zapisie RGB e, maksymalnym kolorem, jaki możemy uzyskać, jest biały, czyli tutaj sobie znowu weźmiemy 0 i tutaj też 0, to mamy w 100% koloru czerwonego. I co dalej możemy sobie narysować to na przykład Elipsa. Elipsa, elipsy, które określamy znowu przy, z pomocą współrzędnych X0, Y0, przy czym tym razem one oznaczają środek Elipsy. Um, i tak samo szerokość i wysokość 50 i 50 w momencie, czyli rysujemy elipsę o szerokości 50 pikseli i wysokości 50 pikseli w punkcie 0,0, dlatego ona wychodzi nam poza ekran ale jeśli ustawimy sobie tutaj na przykład x 80 a y 20 i odświeżymy nasz program a elipsę jeszcze zmniejszymy na 20 i 20 to widzicie, że ta elipsa gdzieś nam się pojawia w zakresie tutaj tego pola do i też ma kolor czerwony, bo to wypełnienie, wypełnienie określenie koloru wypełnienia obowiązuje do wszystkich bloków, które, mm, które następują potem. Gdybyśmy chcieli zmienić kolor tego wypełnienia dla elipsy, to musielibyśmy tutaj, e, po prostokącie, ustawić inny kolor wypełnienia. To tak, jakbyśmy wzięli pędzel do ręki i maczamy go w jakiejś farbie, na przykład czerwonej, to dopóki nie nie zmienimy tego koloru, to cały czas będziemy malować tą czerwoną farbą. Tak samo trzeba to rozpatrywać, że dopóki nie powiemy komputerowi, że ma rysować piksele w innym kolorze niż czerwono, on będzie cały czas domyślnie rysował je w tym kolorze, na jakiego ostatnio ustawiliśmy. Następny bloczek to tekst. Tekst też ma cztery zmienne. Pierwsza to jest... To jest sam tekst, który chcemy wyświetlić. Czyli jeśli tutaj sobie na przykład wpiszę halo i odświeżę. Cyk, to widzicie, że tutaj wyświetla nam się tekst halo. Kolejna, kolejna zmienna to jest wysokość, wysokość czcionki do myślnie 20. Ustawmy sobie na przykład 50 cyk. Albo za dużo, ustawmy sobie 30. Tak, zobaczcie, że za każdym razem, jak zmieniam jakiś parametr, to ten obraz na ekranie mi się tak jakby rozmazuje, te rzeczy się nakładają. To też jest związane z takim zjawiskiem jak odświeżanie ekranu. To mówię w kolejnym filmiku. Jest to taka dość specyficzna właściwość wyświetlania czegoś na ekranie komputera. A wracając do tekstu, to jeszcze dwie ostatnie zmienia to znowu x, i y, które określają prawy górny róg tego tekstu, gdzie, gdzie on będzie rysowany. Jeśli tutaj ustawię teraz np. x20, a y80, to ten tekst wyświetli mi się gdzieś a, na dole. I znowu, gdybym chciał ustawić kolor tego tekstu na inny niż pozostałych tych kolorów, to muszę użyć kolejnego obiektu wypełnienia, i teraz tutaj też mu ustawić. Wartość np. zielonego na 100 i teraz każdy z tych obiektów będzie mieć e, będzie mieć samny kolor, a gdybym przeniósł ten tekst tutaj za ten prostokąt, to widzicie, że on też będzie mieć taki sam kolor jak, jak ten prostokąt. Kolejny bloczek to linia. Linie znowu określamy przy pomocy czterech zmiennych i tym razem e, żeby narysować linię, dorysujemy prostą linię pomiędzy dwoma punktami i określamy punkt początkowy x1, y1 z pionową i poziomą punktu początkowego, w tym momencie to jest 0 i 0 i punkt końcowy, czyli X, x2, y2 i w tym momencie to jest 100 i 100 jak widzicie mi się narysowała cienka linia od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu ekranu. A, a charakter tej linii zmieniamy przy pomocy bloku kontur, który ma pięć zmiennych. Pierwsza to jest grubość, którą określamy w pikselach, czyli na przykład, jeśli ustawię 10, to mamy linię o szerokości 10 pikseli i dalej e, kolor tego konturu. Podobnie jak kolor wypełnienia RGB, czyli jeżeli na przykład chcemy niebieską linię, to ustawiamy blue na 100 i e, ta rysujemy się na niebieską. Ostatni bloczek, jaki mamy w kategorii rysowanie, to jest obrót. Obrót to jest funkcja, czyli obracać będziemy wszystko, co wrzucimy do środka tego bloku obrót. Jeśli teraz te wszystkie obiekty, które rysowaliśmy wcześniej, wrzucimy do środka bloku obróć i teraz to umieścimy w pętli rysuj, cyk, to widzicie, że te wszystkie obiekty obróciły mi się o 5 stopni, bo to jest ta wartość obrotu domyślnie 5 stopni. Na przykład wezmę 25, to obrócą się o 25 stopni. To jest jedyny parametr, który nie jest ustawiony od 0 do 100, bo obrót jest standardowy, tak jak w geometrii, w zakresie od 0 do 360 stopni. I dwie pozostałe zmienne obrotu to jest x, y, które określają położenie punktu obrotu. W tym momencie to jest 0, 0 czyli lewy górny róg. Jak zmienię to na przykład na 50, na 50 to, to te wszystkie obiekty mi się przeniosą też tutaj widzi, do punktu 50 na 50 to omówię też w kolejnym filmiku, jak działa dokładnie ten sposób na obracanie. W tym momencie ustawiam sobie 0, 0, a jeśli kąt obrotu na przykład stawię minus 25 stopni, to, to wszystkie obiekty obrócą się do góry przeciwnie, z ruchem wskazówek zegara. I to są wszystkie blaszki, które dotyczą rysowania już właściwie. Jak widzicie, nie jest ich dużo, ale w całkiem sporo przy ich pomocy można zrobić. Możemy robić różnego rodzaju proste animacje, Możemy robić jakiegoś, jak, jakieś formy właśnie wizualizacji. Bardzo ciekawe rzeczy można uzyskiwać przy pomocy pętli i powtarzania wielokrotnie różnego rodzaju operacji, a i też super ciekawe rzeczy możemy robić właśnie, kiedy, kiedy połączymy to wszystko ze sterowaniem naszymi robotami. Bo je, po pierwsze, fajną rzeczą z tej funkcji rysowania jest to, że ona działa bez robotów, czyli możecie korzystać z tej aplikacji LuffyBlock, nie posiadając nawet naszych robotów i realizować lekcje jakieś związane z programowaniem, tylko dotyczące tego rysowania, ale super ciekawe tematy powstają, kiedy możemy właśnie sobie w jakiś sposób odczytywać jakieś sygnały z czujników z Arduino, wyświetlać je tutaj na ekranie, generować przy, przy ich pomocy jakiegoś rodzaju wzory, wizualizację danych, no dużo, dużo, dużo ciekawych opcji, które będziemy pokazywać w nadchodzących przykładach. No, i na początek to myślę na tyle. W kolejnych filmikach pokażę Wam bardziej zaawansowane funkcje tych, yy, tych wszystkich bloczków i to jak możemy je wykorzystać.